najmilsi. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli kto słucha słowa, a nie wypełnia go, podobnym będzie do człowieka przypatrującego się naturalnemu swemu obliczu w zwierciadle, gdyż przypatrzył się sobie i odszedł, a niebawem zapomniał, jaki był. Kto zaś wniknął we wzniosłe prawo wolności i wytrwał w nim, stał się nie tylko zapominającym słuchaczem, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony dla czynu swego. A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata. I Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o nic nie prosiliście w imię moje, proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. To wam mówiłem w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach mówić wam będę, ale jawnie o Ojcu oznajmię wam. W on dzień w imię moje prosić będziecie i nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami. Sam bowiem Ojciec miłuje was, boście wy mnie umiłowani i uwierzyliście, że od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli mu uczniowie jego: oto teraz jawnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, żeby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. A jeśli kto mniema, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność próżna jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, list świętego Jakuba Apostoła jest listem, który zawiera bardzo wiele bardzo praktycznych wskazówek. I dzisiaj słyszymy o tym, że jest to wielka pokusa, aby tylko słuchać Słowa Bożego. Aby wysłuchać to, co Pan nasz Jezus Chrystus ma nam do powiedzenia. Ewentualnie porównać jeszcze z innymi, czego to inni nie robią, zwrócić jeszcze na to uwagę i odejść. Tak bardzo łatwo nam to przychodzi. Właśnie w ten sposób wejść w kontakt z nauczaniem Pana Jezusa. Wysłuchać, ewentualnie innych potępić, że oni czegoś nie robią i wrócić do swojego życia. Oczywiście jest to absolutnie niewystarczające. Bycie takim słuchaczem słowa nic nie daje. My musimy nie tylko słuchać słowa, ale faktycznie je wypełniać. I do tego zachęca nas dzisiaj święty Jakub w swoim liście. I mówi on, zaczyna od prostej, teoretycznie, a bardzo trudnej praktycznie zasady. Jeśli kto mniema, że jest pobożny, a nie panuje nad swoim językiem, nie powściąga swego języka, tego pobożność próżna jest. I drodzy wierni, któż z nas nie musi przyznać, że po części i do niego się te słowa odnoszą? Każdy z nas nie powściąga swojego języka tak, jak powinien. Jest to pokusa niezwykle silna. W zasadzie wielokrotnie w ciągu dnia pojawia się ta pokusa, żeby powiedzieć kilka słów za dużo, żeby niepotrzebnie kogoś skrytykować, żeby powiedzieć jakieś słowa, które będą obraźliwe, przykre, które po prostu zaszkodzą naszemu bliźniemu. Tak łatwo nam to przychodzi. A jeśli kto nie powściąga swojego języka, jego pobożność próżna jest. I my miejmy tą pokorę, żeby się przyznać do tego, że wielokrotnie i nasza pobożność próżna jest, że w jakimś stopniu i do nas te słowa się odnoszą. I prośmy dzisiaj Pana naszego Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem świętego Jakuba Apostoła, abyśmy naprawdę potrafili z tym grzechem walczyć. Wyrządza on bowiem ogromne szkody i naszej duszy, i duszom naszych bliźnich.
Taka obmowa, niepotrzebna krytyka, dobrze wiemy, że potrafi wyrządzić ogromne szkody, że potrafi oddalić od siebie duszy, że potrafi zrujnować czyjeś dobre imię. Tak wiele dobrych dzieł się nie dokonało właśnie poprzez obmowę. Tak wiele wielkich, wspaniałych dzieł upadło właśnie poprzez obmowę. Dlatego też musimy walczyć z tym grzechem niemiłosiernie. Dlatego tą walkę trzeba prowadzić ze wszystkich sił. Ale to nie jest wszystko, co święty Jakub nam dzisiaj poleca. Dalej czytamy. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów w utrapieniach ich. A więc po prostu uczynki miłości bliźniego. I tutaj święty Jakub jest w doskonałej harmonii z tym, co sam Pan Jezus powiedział. On sam mówi, że po tym was poznają, po tym poznają, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa, że będziecie się wzajemnie miłowali. I tutaj zadajmy sobie pytanie, czy faktycznie można w nas poznać uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa właśnie poprzez miłość bliźniego. Czy ktoś, patrząc z zewnątrz na nas, może powiedzieć, tak jak czytamy, że mówiono o apostołach i pierwszych uczniach, patrzcie, jak oni się miłują. Tam wtedy faktycznie miłość bliźniego była znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Czy dzisiaj wciąż tak jest? Czy mnie konkretnie można poznać jako ucznia Pana Jezusa właśnie poprzez spełnianie uczynków miłości bliźniego? I tutaj prośmy Pana Jezusa, aby naprawdę to było widać. Abyśmy naprawdę potrafili składać ofiary z naszych zachcianek, z naszych uczuć, z naszego czasu dla dobra naszych bliźnich, dla dobra naszych najbliższych, tych, z którymi jesteśmy codziennie, którzy są codziennie dookoła nas. Prośmy o tą prawdziwą miłość bliźniego, o to, aby naprawdę widać w nas było uczniów Pana Jezusa i o to, żeby On sam dostrzegał w nas swoich uczniów. Po tym wszystkim jest jeszcze jedno małe i. I strzeżcie samego siebie od zmazy tego świata. A więc mamy się strzec od zmazy tego świata. Cóż to znaczy? Czy znaczy to, że mamy, jak pustelnicy, odejść na pustynię, aby nic nie mieć wspólnego z rzeczami tego świata? Oczywiście nie. Oczywiście nie chodzi tutaj o materialne oddalenie się od rzeczy tego świata. Czym jest duch tego świata? Ten świat za wszelką cenę próbuje skupić nasze życie, naszą uwagę na wszystkim, co doczesne. Poprzez różnego rodzaju uczucia, pożądania, strach. Próbuje nas przywiązać do tego, co materialne. Chce nas skłonić do tego, żebyśmy skłaniali naszą głowę coraz niżej, żebyśmy kierowali nasz wzrok tylko na dół. Natomiast, aby naprawdę chronić się od ducha tego świata, musimy mieć oczy nieustannie uniesione ku niebu, nieustannie wpatrzone w Boga. I w ten sposób nic nie straci na tym nasze otoczenie, nic nie straci na tym właśnie ten świat. Bowiem patrząc na Boga, tam kierując nasze spojrzenie, zyskujemy jednocześnie pewną swobodę. Te rzeczy doczesne przestają oddziaływać tak mocno na nasze uczucia. Jeśli faktycznie tam jest nasze spojrzenie ukierunkowane, wtedy to, co tutaj na tej ziemi straszne, nagle takie straszne się nie okazuje. Wtedy to, co godne pożądania, nagle okazuje się mniej godne pożądania. Wtedy wszystkie zaszczyty, wszystko to, co człowiek może tutaj osiągnąć, nagle staje się marne. I gdy świat już nie może tak łatwo zalać nas falą różnorakich uczuć, wtedy okazuje się, że my naszym rozumem możemy dużo spokojniej ocenić sytuację. Możemy dużo lepiej ocenić, co faktycznie jest zagrożeniem, a co faktycznie jest celem i jakie są odpowiednie środki do uniknięcia pierwszych i do zdobycia tych drugich. A więc ostatecznie to spojrzenie wbite w niebo, to spojrzenie, które ukierunkowane jest ku górze, będzie sprzyjało również i naszym sprawom doczesnym. Da nam spokój i siłę do tego, żeby faktycznie dobrze się nimi zająć. Jednocześnie pozwoli nam skupić się na tym, co najważniejsze. Skupić się na naszym jedynym celu.
pozwoli nam wszystko w naszym życiu poukładać. To, co najważniejsze, na pierwszym miejscu i później w odpowiedniej kolejności wszystko inne. W ten sposób faktycznie będziemy się utrzymali z dala od tego świata, pamiętając o tym, co najważniejsze, patrząc na to, co wieczne. Przystępując dzisiaj do ołtarza, do Komunii Świętej, prośmy, czytając ten list świętego Jakuba, o to, abyśmy potrafili panować nad naszym językiem, abyśmy potrafili poprzez miłość bliźniego pokazać, że faktycznie jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I prośmy o to, abyśmy naprawdę potrafili trzymać się z dala od wszelkiej zmazy tego świata. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.